Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym filmie będę chciał wam pokazać, jak bardzo ważnym czynnikiem w inwestowaniu każdego inwestora jest czas. Tak to bywa zwykle u początkujących inwestorów, ale nie tylko u początkujących, że chcemy zarobić szybko i jak najwięcej. No, niestety w inwestowaniu, ale i generalnie w życiu chodzenie na skróty nie popłaca. Dlatego też będę chciał pokazać, jak niedocenianym czynnikiem w inwestowaniu jest czas i wcale nie trzeba mieć cudownej strategii, nie trzeba mieć jakichś cudownych umiejętności, nie trzeba mieć wielkiego biznesu, który będzie zarabiał miliony, żebyśmy mogli w ciągu życia wypracować fajny kapitał, który nam pozwoli spokojnie żyć na jesieni życia. Żeby ten przykład, który tutaj będę dzisiaj prezentował, był jak najbardziej praktyczny, to posłużymy się takim realnym portfelem, który możecie sobie również zaimplementować czy przynajmniej sprawdzić jak działa i czy wam odpowiada. Jest to portfel, który nazywa się Golden Butterfly i wejdziemy sobie w szczegóły tego portfela, żebyśmy wiedzieli w ogóle, jak w prosty sposób można inwestować i że nie trzeba wymyślać koła na nowo, żeby móc sensownie inwestować. Ten konkretny portfel, którego swoją drogą ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale powiedzmy, że jest on dość e, szeroko opisywany. Składa się z pięciu ETF-ów. Pierwszy ETF to ekspozycja na spółki amerykańskie z indeksu SP 500. Tutaj mamy symbol ETF-a, którym możemy taki indeks replikować. Następnie mamy spółki małe, ale tak zwane value, czyli dobierane bardziej kluczem fundamentalnym, również amerykańskie. A następnie mamy. Obligacje w portfelu 10- i 30-letnie i złoto. Każdy z tych etf ów ma wagę 20%. I mamy dwa przypadki różnych inwestorów różnych osób. Pierwsza osoba to młody człowiek, który ma 25 lat i mówi sobie w ten sposób, że chce inwestować przez 35 lat, tak, żeby mając na karku 60, móc spokojnie żyć bez względu na to, jaką miałby emeryturę tak zwaną państwową. Ale, żeby przez te 35 lat wypracować taki kapitał, który spokojnie pozwoli mu żyć do końca życia. I powiedział sobie w ten sposób, że w roku 1986, mając na przykład 25 lat, odkłada pierwsze 10 tysięcy złotych, a później, czy dolarów, a później każdego roku dokłada sobie również do tego portfela 10 tysięcy dolarów, czy tam złotych, w zależności skąd to jest inwestor. Co się okazuje? Otóż taki inwestor na koniec roku 2020 po 35 latach będzie miał w tym portfelu 2 miliony 400 tysięcy dolarów. I to jest kwota, która pozwala wyciągać na przykład 3-4% każdego roku i żyć. Praktycznie do końca swoich dni, bez obawy o to, że nam zabraknie kiedykolwiek pieniędzy. Możemy sobie wyobrazić, że ten inwestor może spokojnie wyciągać sobie każdego roku między 50 a 100 tysięcy dolarów i bez problemu przeżyć do końca swoich dni i jeszcze pozostawić po sobie w spadku. Prawdopodobnie kapitał większy niż w momencie, w którym przechodził na emeryturę. I to widzimy tutaj, jak weźmiemy sobie krzywą kapitału, że mamy inwestora, który zaczynał z 10 tysiącami. Tutaj co prawda są większe nominały, ale to dlatego, że po prostu dodałem 3 zera do startowej kwoty, żeby nie było błędów w zaokrągleniach. Ale widzimy, że tutaj ten kapitał, zwłaszcza na początku, bardzo gwałtownie rósł, ponieważ co roku była dopłacana kwota 10 tysięcy dolarów i po wpłaceniu swoich, powiedzmy, Własnych środków 360 tysięcy dolarów, na koniec jest kwota 2 miliony 400 tysięcy dolarów i człowiek ma 60 lat. Powiedzmy, że to jest kwota, która jest w zasięgu wielu osób, które są aktywne zawodowo. A teraz wyobraźmy sobie drugą osobę, która chce zrobić coś podobnego. Tyle, że zamiast zaczynać w roku 1986, mając 25 lat na karku. Rozpoczyna przygodę z inwestowaniem i oszczędzaniem z myślą o emeryturze 5 lat później, zaledwie 5 lat później. Wydaje się, że to jest nic wielkiego. Ale ta osoba chciałaby mieć to samo, jeżeli chodzi o emeryturę, co ten pierwszy przypadek. Czyli również ta osoba po 30 latach już, a nie 35 latach, chciałaby mieć na rachunku mniej więcej 2 miliony 400 tysięcy dolarów. Co się okazuje jednak, że taka osoba, żeby mogła mieć to samo, to musiałaby dokładać każdego roku nie 10 tysięcy dolarów, a 18 tysięcy o 80%. Przez 30 lat, rok po roku, musiałaby ta osoba więcej dokładać do swojego portfela, żeby na koniec mieć mniej więcej taki sam wynik jak osoba, która rozpoczęła inwestowanie 5 lat wcześniej i dopłacała 10 tysięcy. Czyli wyobraźcie sobie, że Ktoś startuje ze swoją inwestycją 5 lat później i musi każdego roku odkładać o 80% więcej, żeby na koniec inwestycji po 30 latach mieć podobną kwotę jak osoba, która inwestuje przez 35 lat. Czyli te 5 lat różnicy to jest naprawdę ogromna różnica, jeżeli chodzi o kapitał końcowy. I myślę, że to jest dość dobry powód do tego, żeby inwestować jak najszybciej, żeby jeszcze ten procent składany mógł pracować za naszych młodych lat. Ja wiem, że wtedy wiele osób nie myśli o inwestowaniu. Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby. Nie wiem, mieć pełną listę wyrzeczeń, żeby nie napić się kawy na mieście, tylko chodzi o to, żeby regularnie po prostu odkładać pieniądze, a później nawet zapomnieć o tym rynku, ale mieć plan na to, jak te pieniądze jeszcze inwestować. Do czego bardzo gorąco zachęcam. Można w tej aplikacji chociażby odszukać ponad 40 gotowców takich inwestycyjnych portfeli, które wam. Pozwolą przynajmniej się zainspirować, w którą stronę chcecie iść, jeżeli chodzi o budowanie swojego portfela. Z mojej strony to wszystko, pozdrawiam serdecznie, bye bye.